Siemano, pozdrawiam was, Wienio. Serdecznie pozdrawiam cały portal. Nie 40%, nie 80%, tylko 100% portalu. Na zajawie.pl. Siema. Wienio, jaka twoja zajawa oprócz tej muzycznej? No, jest trochę zajaw, wiesz co chodzi, bo to ja po pierwsze lubię ruszyć sobie, wiesz, w garnuszku łyżeczką, nie? Albo wykreować jakąś potrawę. Kulinaria? Sobie coś sobie pogotować na przykład. Albo też, wiadomo, klasyka, no, nie będę tutaj czadził i mówił specjalnych rzeczy, ale też wyjazd jakiś na snowboard albo w ogóle coś pozwiedzać, to też jest fajna sprawa, czyli w ogóle podróże, ciekawa sprawa. I jeszcze najfajniejsza rzecz to jest oczywiście, wiesz, teraz jakaś tam moja czy coś, to też jakby, wiesz, mam Canona, robię jakieś filmy, jakieś dokumenty próbuję robić, jakieś w ogóle z tym obrazkiem się trochę pobawić. Czyli jesteś po tej drugiej stronie kamery tym razem. Wiesz, ale mam taką zasadę, że na przykład nie chcę jakby robić teledysków hip-hopowych, tylko na przykład jak jako reżyser to robię inne rzeczy nie hip-hopowe z tego powodu, żeby nie odbijać sztancy, bo ja wiem, jak się robi teledyski hip-hopowe, bo w nich występuję, więc dla mnie już ta jakby nowość jakby nie jest ciekawa. Czyli nie chcesz się zamknąć w szufladzie? Tak, trzeba w ogóle to bawienie się formą to jest ciekawa sprawa właśnie, żeby wiesz, robić ciekawe rzeczy i żeby one były jakieś odkrywcze, nie, dla wszystkich. Czyli już mamy kulinaria, snowboard, podróże, zajawa z aparatem. No, dużo, dużo. No już, i oczywiście opakowanie klasyczne moje, czyli hip-hop, nie? Czyli to najbardziej lubię w życiu robić, po prostu pisać piosenki, rozumiesz, nagrywać je w studio, jak one powstają, to też bardzo cieszy, nie? Że w godzinę jesteś w stanie mieć beat i piosenkę nagraną kawałek i nagle w godzinę on już jest, już masz ten refren opracowany w domu i nagle, wiesz, wow, to się skleja, to się słucha, to w ogóle jest, wiesz, taka magia trochę, nie? Czyli nawet po tylu latach cały czas czujesz to samo. Te satysfakcja jest, wiesz, zrobienia różnych rzeczy jest bardzo duża przecież zawsze, nie? Czy jesteś rzeźbiarzem i tworzysz rzeźbę i widzisz, jak ona jest zrobiona na końcu i potem ona cię cieszy, czy malujesz obrazy, czy robisz kawałki, no to zawsze jest to jakaś kreacja, która powoduje, wiesz, jakby no, wypowiadasz się w jakiś sposób, tak? No to jak się wypowiadasz, to lepiej, żeby to było zrobione jakoś w miarę, że tak powiem, wiesz, według szkoły jakiejś uznania, według jakiegoś kanonu, no nie może być to byle jakie, więc jakby też to sprawia mi satysfakcję. Myślenie w ogóle o tym też jest dobre, że chcesz coś zrobić lepiej albo inaczej, albo spróbować jakąś stronę iść inną, to cię rozwija wtedy, wiesz, no. Czyli tworzysz coś z niczego. No być, tak jest, bo tak naprawdę, znaczy może nie z niczego, bo hip-hop jest zapożyczeniem, więc on nie jest z niczego, tylko jest zapożyczeniem z jakiegoś tam sampla, powiedzmy, czyli jakiejś tam muzyki, fragmentu. Tak, ale ty operujesz słowem. Tak, ale ja operuję słowem, dokładnie, ale no to wiesz, no to akurat w przypadku pisania tekstów jest zupełnie jakaś inna sytuacja, bo budujesz w głowie koncept i ten koncept jakby realizujesz w taki sposób, że go, wiesz, skupiasz i go piszesz po prostu, tak, żeby ktoś to zrozumiał. Misja jest taka, żeby wszyscy zrozumieli, co masz do powiedzenia, no bo to głupie takie kawałki są, które kurde nic nie mówią i nic się z nich nie dowiedziałem. No więc jakby lepiej, moim zdaniem, znaczy tak jak ja zakładam, jakby wtłaczam w życie kawałki, które jakby coś i mi dają i coś dają ludziom, którzy je słuchają i sam je próbuję tak zrobić. Sysio. Udzieliłeś się w pierwszej wersji klipu. Pozdrawiamy. Słowo przywitania? Dzień dobry. Udzieliłeś się w pierwszej części na zajawie klipu. Jak to wspominasz, proces realizacji i tworzenia tego numeru? Nie, no bardzo dobrze w ogóle, lubię takie wyjazdy, tak, to było połączenie, wiesz, to był kompos naprawdę dobry, bo żeśmy mieli na stoku zabawę dobrą i żeśmy sobie pojeździli i żeśmy sobie zrobili teledysk i żeśmy sobie dobre haluszki podjedli, kluseczki takie, które tam są z brędzowym sosem, takim serowym, no to z cebulką, nie no, master. Nie? Langosze? Nie, brędzowe haluszki i potem żeśmy się kąpali jeszcze w tym ośrodku, gdzie były te, wieś, te gorące źródła, no to w ogóle, wiesz, takie spa dla mojej duszy po prostu, teledysk, kurwa, wiesz, z teledysk. Czyli połączyliście wszystko. No jakbym byłem na jakimś, wiesz, w jakimś resorcie, Wonderland of Hip Hop, kurde, no po prostu, wiesz, nieźle było, no. Poczekaj, bo się wybiłem z wątku. Było fajnie. Tak, było właśnie.
żeby uściślić, ty jeździsz na snowboardzie też właśnie w ramach swojej zajawki, tak? Jeżdżę, bo ja jestem starym skatem, a ja, wiesz, pamiętam tą sytuację, jak wiesz, jak ze skorolki jakby w płynny sposób się przechodziło na snowboard, bo dopiero ten snowboard się pojawiał, więc skejci, którzy już jakby mieli swoje deskorolki, dołączyli tylko nowy element jakby do swojego oprzyrządowania lub do swojego rycerskiego, że tak powiem, sprzętu. I ty patrząc, powiedz mi, z tak okiem pierwszej części tego klipu, bo widziałeś na pewno drugi klip i właśnie teraz nawiązałeś do przeszłości, a wszystkie te trzy zwrotki w drugim klipie są o tym, jak to się zaczynało z tym snowboardem u nich. Miałbyś swój pomysł też na napisanie tego? No, może coś nam zdradzić swoje początki, oprócz tego, że po prostu się to przeniosło z deskorolki. Nie, no to się przeniosło, no wiesz, były wyjazdy letnie na deskorolkę i nagle się pojawiły tak zwane zimowe na snowboard, bo to było proste. Jak nie możemy jeździć na deskorolce, bo jest zimno, albo, znaczy przepraszam, że pada deszcz i nie można jak jeździć w mieście, to się na śniegu jeździło, po prostu na snowboardzie. To wynikało z potrzeby jeżdżenia na czymś. Więc w lato na deskorolce, w zimę na zajawie, no. Na zajawie. I jeszcze pytanie. Podpisałeś kontrakt z Fonografiką na dystrybucję następnej swojej płyty? Tak, bo akurat w tym przypadku to chyba nie jest istotne, kto będzie dystrybuował płytę, bo ona po prostu się pojawi. Ważne, kto ją wydaje, a wydaje ją Respekt Records, czyli nasza wytwórnia macierzysta. I wiesz, jakby poprzednie nasze płyty po okresie, że tak powiem, pomatonowym też były wydane jakby w Fonografice przez Respekt Records. No i wracamy teraz, że tak powiem, żeby zapromować to i zrobić jak najlepsze wrażenie, że tak powiem, z naszymi tymi, z moim solowym albumem. No. Bo ostatnio pojawiły się głosy takie dość negatywne na temat właśnie dystrybucji poprzez Fonografikę. Nic się to nie zniechęciło. Nie wiem, być może, wiesz, konkurencja lubi sobie, wiesz, kogoś, wiesz, zrobić z kogoś, wiesz, wała, nie? Więc jakby my mamy wydane kilka płyt w tej dystrybucji i jakby ja jakiś tam nie odczuwam dyskomfortu z tego powodu. Gdybym odczuwał, to zapewne bym to zmienił, więc jakby to jest najlepszym dowodem, że jakby nie jest mi źle. A co? Co z następną płytą, tą, o której rozmawiamy? Jakieś szczegóły z niej już możesz zdradzić? W jakim procesie jest realizacja? Pokażę ci, w jakim jest procesie realizacja. Zobacz. To jest Master Ethos 2. Mam go. Wiesz, dzisiaj słuchaliśmy jego samochodu. Dobrze wiedzieć. I wiesz, i w tym momencie jakby, wiesz, jestem w fazie końcowej, czyli okładka jakby i już sprawy związane, wiesz, właśnie z promocją teraz się odbywają, nagrywania teledysków, plany zdjęciowe, pomysły jakieś takie na promocję i na jakieś ekstra, że tak powiem, zaprezentowanie tej płyty, nie, ludziom. I ile teledysków zamierzasz? A nie wiem, ile wejdzie, dawaj tam, ile masz, to ładuj tam, 5, może być 6. Pelson, jaka twoja zajawa oprócz tej muzycznej? Golf. Ostatnio nawet o tym rozmawiałem w innym wywiadzie. Coś więcej szczegółów na temat tego golfa? Gram, kurde, po prostu zajawkowo w golfa. Zajarałem się 5 lat temu, 100%, zajebista zajawa. Wiesz, mam dobry handicap już, 7 i 4 albo 5, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No to jest zajebisty sport, kurde, wiesz, wbrew powszechnej opinii, kurde, nie jest to sport dla... Dla bogaczy. Dla bogaczy przede wszystkim, bo normalnie, wiesz, zestaw kików, kurde, można załatwić za 1000, kurde, jakieś członkostwo za 2000 roczne i codziennie możesz grać w golfa, więc w ogóle, wiesz, zajebista akcja. I nie jest to sport dla emerytów tylko, przede wszystkim, kurde, dla młodych ludzi, ponieważ, kurde, chociaż może po mnie nie widać, ale kalorie się pali, wiesz, do przejścia jest od 9 do 11 kilometrów, często w jakimś słońcu, coś tego, więc wiesz, topnieją kalorie. Gdzie można grać w golfa w Polsce? Wszędzie. Jest, jeśli się nie mylę, około 30 pełnowymiarowych pól golfowych, tak zwanych osiemnastek. Mnóstwo jest już driving range, czyli samych takich strzelnic, gdzie możesz po prostu ćwiczyć swing. Tak, trenować swing i w ogóle. No i coraz więcej powstaje, wiesz. Słyszeliśmy teraz niedawno o polu wybudowanym na starym wysypisku śmieci. Jest jakieś pole zrobione na hałdzie starej, wiesz, gdzie nie mogą być już zabudowy prowadzone, więc może być tylko trawa, więc jeśli trawa, no to zróbmy pole golfowe. Miasto wyszło w porozumieniu tam z jakąś super grupą ludzi. A które miasto? Na hałdzie, to jest chyba zrobione w Bytomiu, jeśli się nie mylę. Srebrne stawy.
a na wysypisku jest gdzieś, no nie pamiętam, ale jest, no jest dużo tych pól, wiesz, są piękne pola, Modry Las, Gorzów Wielkopolski, tam w okolicy, Rajsze w Warszawie, piękne polo, piękne pole, Lisia Polana, Sobienie Królewskie, Sierra, Naterki, golf, kurde, po prostu. Grałeś tam wszędzie? Baltic, tak, wszędzie grałem. W Polsce. Kalinowe pola, Kraków. Mamy dwa pola tutaj, proszę bardzo. Pierwsze pole nazywa się Kraków Valley, drugie Royal. Zajebiste dwa pola. Ile czasu musisz na to poświęcić? Dziennie? No nie, tak powiedzmy w kwestii miesiąca. O kurde, no to dziennie poświęcam 6 godzin na golfa. A dzień w dzień? Nie, no 3-4 razy w tygodniu. Bo pracuję tylko w piątek, sobotę, bo koncerty są w piątek i sobotę, więc poniedziałek, środa, czwartek i jak nie mam koncertu, to jakiś turniej w sobotę, więc wiesz. Ale można 2 godzinki iść na driving range, wziąć po prostu koszyk piłek, najlepiej od razu do jakiegoś pro się zgłosić na kilka lekcji, żeby po prostu wytłumaczył. Są instruktorzy? Oczywiście, są zajebiści profesjonalni instruktorzy, PGA Polska, szkoli kadrę, wiesz, kadra juniorów Polski, wiesz, i w ogóle jest cały, wiesz, wszystko jest w golfie. Wszystko. Znasz tych chłopaków z tej kadry? Juniorów? Mhm. Jednego znam juniora, tam jest ich kilku dobrych, zajebistych, jednego poznałem, ale myślę, że wkrótce ich poznam, bo to jest, wiesz... Zamknięte środowisko w miarę? Nie, ale nie jest ich dużo, nie jest dużo ludzi, jest, wiesz, kilka tysięcy grających w Polsce. No właśnie, bo tak na razie słabo rozpowszechniony sport w Polsce. Bardzo słabo rozpowszechniony, boleję nad tym mocno, właśnie myślę o jakiejś serii dokumentów na ten temat, albo jakiś po prostu klip, gdzie ludzie się będą przedstawiać typu, wiesz, nie wiem, pani Małgosia, jestem powiedzmy, no nie wiem, kurde, księgową na przykład, albo Krzysiek, jestem, kurde, jakimś tam, kurde, zawód wymieni i później będzie pokazane, jak gra w golfa, wiesz, bo to jest, przekrój społeczeństwa jest od A do Z, wiesz. Wy go nakręcicie. Dobra. Bardzo, bardzo chętnie go nakręcimy. No kurde, no ja napiszę scenariusz, kurde, a zaproszę ludzi, kurde, wy przyjedziecie do Warszawy z kamerami i zrobimy sztosa. Zrobimy. A myślałeś o teledysku hip-hopowym, o golfie? Tak jak my mieliśmy na przykład na zajawie? Nie, bo no, po prostu był taki pomysł, mój kolega pro zresztą, Adam Mitukiewicz, wyszedł z taką inicjatywą, ponieważ na zachodzie się pojawił taki zgrywaśny teledysk, gdzie naprawdę, kurde, światowa czołówka golfistów, kurde, robią sobie zgrywy różne i tam przerabiają różne kawałki i to jest śmieszne. Ale ja myślę o innej, kurczę, jakby bardziej polskiej rzeczy, wiesz, bo... Jednak chciałbym ludziom pokazać w Polsce tą rzecz i kurczę, musimy to robić z polskim myśleniem, wiesz, o tym przekazie. No być może to powstanie, wiesz, to może być śmieszne, to może być zajebiste i w ogóle, tylko no, ja mam inny pomysł na to i chciałbym na razie zrobić swoją zajawę. A wkręciłeś kogoś już z rap sceny do grania w golfa? Brałeś znajomych? No. Oczywiście na rędżu z Włodim, z Brzydalem często, gdzieś tam jak na przykład w Holandii, to poszedł ze mną na pole. No i byłem pokazać Eldo, kilka lekcji mu udzieliłem też, krótka gra, długa gra, bardzo się zajarał, kurde, no i wiesz, szkoda, że na razie on nie ma samochodu, więc zawsze jest uzależniony od kogoś, bo to jednak jest pole golfowe, przeważnie są za miastem, więc trzeba wykonać, kurczę, tam powiedzmy 20 kilometrów, żeby dojechać, no ale myślę, że wiesz, że w tym sezonie zabiorę go jeszcze kilkanaście razy na pole, wiesz, żeby sobie popykał, bo się mocno zajarał, wiesz. O, teraz w kwietniu będziecie mieli wspólny koncert z Eldo właśnie, tak? Tak, a skąd wiesz? Widziałem. Widziałeś już wydarzenie, tak, gramy często, ja w ogóle jeżdżę z Leszkiem na koncerty jako hype man i pomagam mu w graniu koncertów i to jest zajebiste, jaram się tym na maksa. No i gramy teraz wspólnie w Koluszkach, jakiś koncert, jedziemy do Sopotu, w ogóle jest zajebiście, no teraz Leszek właśnie skończył swoją płytę, ma 28 maja premierę. Bardzo dobra płyta, słyszałem ją w większości kawałków, kurczę, naprawdę jest w dobrej formie. Od razu się pojawiły, wiesz, dużo propozycji koncertowych, więc mamy, wiesz, spoko. Jeszcze przed płytą? Jeszcze przed płytą już ma kalendarz, wiesz, zapełniany, nie? Dobrze, dobrze. No właśnie, bo u mnie na przykład rozwijałeś wątpliwości, bo cały czas były jakieś plotki, że on już jest za granicą, że dopiero wyjedzie za granicę po płycie, tak? I dopiero jak zobaczyłem wasze wspólne wydarzenie o tym koncercie, no to rozwijałeś te wątpliwości, skąd to się wzięło? Wiesz co?
Z tego co wiem, to Leszek planował wyjechać zaraz po tej ostatniej płycie na dłuższy okres. Miał tam nawet zaplanowaną całą podróż, gdzieś tam Ameryka Południowa, coś tam, ale to nie doszło do skutku. Minęło trochę czasu, pograł koncertów i teraz napisał płytę w bardzo krótkim tempie, bardzo dobrą zresztą, więc w ogóle spoko. A Parias? No Parias na razie odległy temat, w ogóle nie ma, wiesz, myśli nie krążą na temat Parias dwójki, myśli krążą na tym, żeby pokończyć właśnie solowe projekty, żeby to puścić wszystko fajnie, wiesz, w letnim fajnym okresie, no i my prawdopodobnie usiądziemy do Molesty, więc wiesz, więc po prostu tak to wygląda, zobaczymy co będzie, wiesz, później, nie planujemy nigdy jakby ruchów na rok do przodu, na dwa lata, że też dzisiaj solo, we wrześniu usiądziemy do Molesty, później Parias dwójka, może jeszcze Wienio Pele, kurde, wiesz, to nie ma takich, jest tu i teraz, wiesz, zawsze działamy pod wpływem impulsu, a impuls nie może być w przyszłości, nie, nie możesz wymyślić impulsu, impuls jest teraz, wiesz, zróbmy Molestę dwójkę. Piątkę, nie, szóstkę, dobra, zróbmy szóstkę. I robimy. I robimy, no wiesz. A co z twoją, bo słyszałem, następną epką? Już jest skończona, wychodzi w połowie maja. Ile kawałków? 8. 8. Pierwsza miała 8 i była numerowana od 1 do 8, teraz będzie druga część i będzie numerowana od 9 do 16. 186 dni nazwałem ją. Dziś dobry jestem, kurde. Czytasz jakieś książki psychologiczne? Nie czytam książek psychologicznych, wiesz, ale czuję, co się dzieje tutaj w powietrzu, wiesz. Mm-hmm. 186 dni? Tak, wcześniej się nazywała epka 3854 i 3 kroki, a teraz 186 dni, ale nie wyjaśnię jeszcze dlaczego, ponieważ wyjaśnię to w przyszłości, mam na to pomysł, żeby wam powiedzieć, o co chodzi. Nam? Tak? Wszystkim. Zawsze klasyczne pierwsze pytanie. Jaka zajawa oprócz muzycznej? Jaka zajawa oprócz muzycznej? Generalnie życie ogólnie dla mnie jest zajawą, a to kiedyś uprawiałem więcej sportu. No dzisiaj mi się jakoś nie chce. Odpuściłem sobie tymczasowo. Ogólnie lubię czytać książki. Mam, wiesz, nie mam też dużo czasu, bo jestem też tatą dwójki dzieci. Więc... Czyli rodzina jest zajawą. Rap jest w dużej mierze dla mnie zajawą i postrzegam go fraktalnie, czyli to nie jest tylko siedzenie nad kartką i pisanie rymów, tylko też jakby śledzenie całej sceny polskiej, zagranicznej, porównywanie tak sobie, słuchanie. Ja naprawdę słucham muzyki, nie przesłuchuję płyt, tylko jej słucham. Staram się ją zrozumieć, każdą płytę, nawet te, które mi się nie podobają, też się przesłuchuję całe i dopiero wtedy stwierdzam, czy mi się podoba, czy nie, więc poświęcam na to dużo czasu. Mam taką obsesję na punkcie sprawdzania tego, co się dzieje na bieżąco. Ale wiesz, tylko w muzyce, czy jeśli chodzi o te inne światy też? Przede wszystkim... Światy środowiska, przepraszam. Przede wszystkim w muzyce na razie, bo jakby myślę, że jeszcze będzie czas na refleksję w moim życiu i na sięganie do innych rzeczy, które gdzieś tam bym chciał robić. Mam nadzieję, że będzie taki czas. Na razie jakby szukam rzeczy, które gdzieś tam pomogą mi się rozwinąć muzycznie. Jak czytam książki, to też z myślą o tym, żeby gdzieś się zainspirować. Jak oglądam film, też z myślą o tym, żeby gdzieś się zainspirować. Jak wychodzę gdzieś tam na wystawę czy gdziekolwiek, też z myślą, żeby się zainspirować. Czyli gdzieś tam krążę wokół, gdzieś ta myśl o muzyce zawsze jest. Mhm. Nie? Czyli w każdej dziedzinie sztuki, bo takie wymieniłeś, zawsze szukasz inspiracji do swojej muzyki, do swojej twórczości? Tak, zostawiam sobie taką wolny pokój w głowie, że... Obserwując jakiś obraz, rozmawiając z kimś albo oglądając jakiś film, mogę znaleźć słowo klucz, które będzie tematem dla mnie. Ja nie piszę bragowych tekstów, więc nie piszę. No tak. Temat tam jest jakby bardzo wąski, ale można fajnie operować słowem i być nieskończonym w tym wszystkim, nie w braga. Na przykład w pisaniu kawałków takich jakby tematycznych, których ja lubię bardziej pisać, trzeba szukać tematów i trzeba szukać inspiracji. Zamykać to jakby. I gdzie na przykład, jeśli możesz zdradzić, użyłeś twórczości, tak jak mówisz, że złapałeś tą inspirację na innej twórczości, w innej dziedzinie sztuki i przeniosłeś do siebie. Hmm. Na przykład usłyszałem dwa słowa w bajce, którą oglądała moja córka. I była tam piosenka, w której były dwa słowa, które obok siebie tak fajnie zaistniały, że stały się jakby pośrednio tematem do mojego tekstu. Zupełnie inny na przykład. Ale było to przypadkowo, ona oglądała sobie bajkę, ja byłem w pokoju, robiłem obiad, chodziłem sobie i... Bajka leciała, była w niej piosenka, w której dziś usłyszałem dwa słowa i on był jak w pomysłowym Dobromirze, w takiej bajce, gdzie pomysł mu skakał na głowie i nagle wybucha. I wybuchał. Tak, i tak się stało. Zapisałem sobie dwa słowa, cały schemat kawałka i powstał z tego numer jakby potem.
luźno zainspirowany tymi dwoma słowami. W ogóle one się nie pojawiły w tym tekście i nigdzie, ale otworzyły mi jakby portal. Portal jakby, wiesz. Ten kawałek już wyszedł, czy dopiero wyjdzie? Gdzieś tam jest nagrany na tą płytę, nie? Na nadchodzącą? Nadchodzącą, którą robię, nie? Na przykład teraz. No takie na bieżąco podałem ci najświeższe, że tak powiem, najświeższy przykład tego. Nie? I jak praca nad tą płytą? No już zbliża się ku końcowi, dwa numery zostały mi do zrobienia, w sumie trzy do nagrania, cztery do nagrania, dwa do napisania i jest robota zamknięta. Mam jeszcze numer z takim gościem, który nie rapuje, tylko śpiewa i nie będę też wymieniał nazwisk, umawiamy się razem na taką fajną sesję, chcemy zamknąć tam numer, zrobić beat, wymyśleć temat, melodię refrenów, bridge i czegokolwiek i zamknąć w takiej sesji numer, nie? I to będzie chyba jeden z ostatnich numerów na tą płytę. A ile ogólnie featuringów na płycie? Ile featuringów? I zdradzisz kogo? Zdradzę, tak. Będzie na płycie, będzie Vena, będzie Mielski, Molesta, Evenement i Małpa. No i jeszcze tam będzie ktoś, kogo nie zdradzę. Nie? I to ten człowiek, o którym mówię. Ten człowiek i być może jeszcze jeden człowiek, z którym tam zaistnieje to w jednym numerze. Poczekaj, bo odbiegłem od tego pierwszego pytania. Mniejsza o nie. Mniejsza o nie. Spoko, podniecie sobie. Nie lubię, ale i tak już trzeba będzie kurwa pociąć i tak. Ile tracków na tej nadchodzącej płycie? 10. Tak jak na każdej mojej solówce. To taka forma, która mi się podoba i lubię zamykać jakoś tak tematycznie wszystko w 10 numerach. Może kiedyś nagram dłuższą płytę, zobaczymy, ale... Tyle. Ale to 10 też coś dla ciebie znaczy, czy tak po prostu już było i zostało? Nie, bez przypisywania tego specjalne jakieś tam znaczenia, bo po prostu może nie umiem więcej solowo zrobić, może umiem zamknąć tematykę płyty w 10 numerach, może wydaje mi się, tak po prostu się złożyło akurat, wiesz. Trzecia płyta i taka sama liczba numerów. A jaki tytuł płyt? Wszystko z dymem. Wszystko z dymem. Tak. No dobrze powiedziane. Powiedziane, tak, tak. No to jest taki, wiesz, zwrot, który gdzieś tam jest mi bliski, nie? Dwuznaczność, chciałem użyć tego słowa, czyli dosłownie. I w przenośni można puścić z dymem różne rzeczy, które ma, gdzieś tam ci wadzą, masz ich dosyć i tak dalej. Chciałbyś się zresetować albo spalić. No i dosłownie też traktując to słowo, czyli... Czyli spalić z dymem. Czyli spalić z dymem coś, spalić dobrego lolka po prostu. No i tematyka ogólnie płyty będzie się opierała na raczej rzeczach mniej głębszych, mniej... Chciałem się jakby uwolnić też na tą płytę, w ogóle uwolnić, jakby nie poruszać tam jakichś tematów przemyśleniowych, głębszych, jakichś rozterek sercowych, czegokolwiek. Raczej chciałem ją bardzo jasno... świetliście. Bez podtekstów, tak? Przekazać słuchaczowi. Tak, tak, tak. No ja wiesz, ja nie muszę udowadniać, że umiem wniknąć w temat i zrobić go skomplikowanie i że ktoś będzie się nad tym zastanawiał i powie, że jest fajnie. Wiem, napisałem parę takich numerów i wiem, że takie są, a teraz mam ochotę pisać prosty numer. No teraz jest nawet taka strona. Rap Genius. No, można wyjaśnić. Swoje numery masz już tam konto? Ja nie mam swoich, ale ktoś wyjaśnia moje teksty i to mnie bawi. Fajne jest, fajnie jak ludzie interpretują teksty. To jest zajebiste. Właśnie po to się robi, bo ja nie chcę wyjaśniać swoich tekstów. To jest bzdura dla mnie, kompletna bzdura w ogóle. Jak piszesz tekst, no to jak można go wyjaśniać, kurde? To już jest powiedziane. To interpretacja powinna pozostać każdemu zostawiona. Dowolna. Indywidualna, dowolna. Na tym polega jakby chyba czar tego wszystkiego, nie? Że każdy może sobie parę słów po swojemu dziabnąć, zrozumieć. Albo ktoś podciągnie to pod swoje życie. Ta sytuacja będzie jakaś bardziej adekwatna do jego życia, ta mniej. I każdy może coś takiego wybrać. Albo w ogóle tego nie zrozumie, albo oleje to, wiesz. No, ale tłumaczenie tekstów dla mnie to jest jakaś porażka w ogóle. Jak raper tłumaczy swój tekst, to w ogóle nie rozumiem tego. No ale powiedz mi, miałeś już taki przypadek tam, że zobaczyłeś jakieś tłumaczenie, które nawet nigdy nie przyszłoby ci do głowy, że było typowym zaskoczeniem? Interpretacja, znaczy nie, jakoś nie. Interpretacja. Raczej udawało mi, jeżeli widziałem tam kilka interpretacji tekstów i gościu zinterpretował to tak, jak ja sobie sam to interpretowałem. Świadomy słuchacz. Czyli wydaje mi się, że jakoś jasno się wyraziłem, albo na tyle można było to zrozumieć, że można to wyciągnąć, jakieś interpretacje z tego. To było fajne, nie? Ostatni tekst, który tam był chyba do Trutti Triumph kawałka, który tam widziałem, ostatniego singla, który wydałem, więc to chyba był jedyny, który tam sprawdziłem na razie z różnych odniesień co do czego.
jakie wersy do czego się odnosiły, linki, pyk, pyk. Fajnie, to jest no fajne, to jest bardzo, bardzo mi się to podoba. Tylko, że ty tam jako artysta też możesz potwierdzić, że tak jest i korzystasz z tego? Mogę, nie, nie zrobiłem tego, nie wiem dlaczego, może nie zauważyłem, bardziej mnie interesowała sama, wiesz, sama interpretacja. Tak, tak, tak. Jak oceniasz koncert w Krakowie? Który raz już w Krakowie przez te lata? O, żebym to pamiętał, no pewnie z 10, któryś tam z kolei, wiesz, no są różne, raz lepsze, raz gorsze. Dzisiaj te publiki nie było jakoś tak super dużo, ale też było fajnie. No to jest też kwestia tego, że my, wiesz, gramy materiał już, który jest już dość, że tak powiem, wiekowy. Stał się klasykami i te klasyki same w sobie są fajne i cieszę się, że ludzie przychodzą ich słuchać. Natomiast czasami jest tak, że jest więcej lub mniej osób, nie, na koncercie. Zbieramy się teraz do robienia nowej płyty, mamy na to fajną energię teraz i dobry czas. I będziemy zapierniczać z tym, wiesz, zobaczymy, nie, zwiększać jakość naszych koncertów, polepszać je o nowe numery, wiesz. To jest to, co lubimy robić. No. Właśnie, bo u was bardziej ci stali słuchacze, prawda? Starsze twarze widać na tych koncertach. Bardziej więcej jest tych stałych słuchaczy niż tych, którzy teraz doszli. I cieszy to bardzo, że wiesz, że już jesteś tyle lat i oni też są? Cieszy mnie też to, że ja na przykład też widzę i młodszych słuchaczy, którzy jakby sięgają też do klasyki takiej, że on miał lat, nie wiem, 5, gdy ja pisałem pierwszą płytę na przykład, czyli dorastał już w oldschoolowym świecie, dla niego Molesta, Japa 3, czy nie wiem, Kaliber 44, pierwsze rzeczy, jakie wchodziły w Polsce. To już jest historia, to już są rzeczy, które już były stare, jak on zaczął słuchać muzyki, czyli nie to, że one się z nim starzały. Tak. To wiesz, to jest też fajne. No, ja miałem podobne zjawisko, gdy ja zaczynam słuchać rapu i mogę to przenieść na amerykański rap, bo u nas nie było czegoś takiego przede mną, tak przed naszymi, przed tymi zespołami, które to wymieniłem, jeszcze Trzycha z Warszawy, Ański Lacherys, to były pierwsze rzeczy, które tam istniały. I przed tym nie było old schoolu, nie zaistniał on jako, wiesz, jako, w jakikolwiek sposób, nie zaznaczył się, to wtedy się on tworzył, więc ja tylko mogłem sobie spokojnie w ten sam sposób przenieść swoją zajawkę na Stany, czyli ja tam miałem rzeczy, które słuchałem wtedy, które teraz dla mnie są old schoolowe, zupełnie inaczej na nie patrzę, jak już jestem, mam tyle lat, co mam i tyle raterowie, zupełnie wiele płyt mi się nie podoba, te, którymi się jarałem i odwrotnie, którymi się nie jarałem, teraz mi się bardzo podobają. No i... właśnie, ale to się zmienia z wiekiem, każde tam nasze jakieś, widzisz, że zabrakło mi słowa nawet, tak się wciągnąłem, ale wiesz co, miałem powiedzieć, że według mnie świetnie to ujęliście z Personem właśnie, a pamiętasz jak, tam był wers odnoszący do tego, o czym dopiero co powiedziałeś. No dokładnie, no tak to było. Dziękuję bardzo. Dzięki. I do zobaczenia na następnym koncercie. Pozdrawiam.